Postanowiliśmy sprawdzić, jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Działamy, nie zaprzestaliśmy naszego działania nawet na jeden dzień. Oczywiście nasze działanie jest bardzo ograniczone sytuacją pandemiczną, tym co się dzieje. Natomiast każdą sprawę można załatwiać i każda sprawa jest załatwiona. Bądź elektronicznie, bądź listownie, bądź mailowo, bądź można się po prostu umówić na termin i osobiście załatwić swoją sprawę. Także tak jak powiedziałam, działamy bardzo, bardzo aktywnie w tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie. Powiatowy Urząd Pracy na brak pracy nie narzeka. W ramach tarczy antykryzysowej realizują nowe usługi. Obsługujemy tarczę 2.0, przyjmując wnioski na pożyczki od mikroprzedsiębiorców i wnioski na dofinansowanie od MŚP, od osób samozatrudnionych, osób zatrudniających pracowników i od organizacji pozarządowych. Na dzień dzisiejszy tych wniosków jest ponad 10 tysięcy. Na same pożyczki jest to ponad 8200 wniosków. Wydaliśmy w tej chwili niemal 34 miliony złotych, ale proszę się nie martwić, ponieważ zapotrzebowaliśmy i na naszych kontach w tej chwili jest 60 milionów złotych. Dostaliśmy dodatkową decyzję Ministerstwa Pracy na 15 dodatkowych milionów, także wkrótce na kontach Powiatowego Urzędu Pracy będzie 75 milionów złotych. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców z naszego terenu, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosków o kontakt z nami, o bieżące informowanie się na naszej stronie internetowej www.cieszynpraca.gov.pl bądź na Facebooku Starostwa Cieszyńskiego. Tam są wszystkie informacje, które dotyczą instrumentów, które realizujemy w ramach Tarczy 2.0. Aby usprawnić pracę w czasach pandemii, w Cieszyńskim Powiatowym Urzędzie Pracy działa Centrum Tarczy Antykryzysowej. Ponieważ każdy pracodawca, każda firma czeka na te środki, można było w jak najszybszy sposób załatwiać wszystkie wnioski i przelewać te pieniądze. Natomiast muszę powiedzieć, że jest to praca niezwykle wymagająca. Na potwierdzenie tego można powiedzieć, że w samym maju było 24 tysiące połączeń telefonicznych. My oczywiście reagując na wszystkie problemy i kłopoty związane z tarczą, a proszę mi wierzyć, pojawiają się nie codziennie, ale co godzinę, bo są nowymi przepisami i życie samo pisze swoje scenariusze. Uruchomiliśmy dodatkowe połączenia, wszystko jest na naszej stronie internetowej, ale mimo wszystko bardzo serdecznie proszę o wytrwałość, o cierpliwość. Nerwy jeszcze nikomu nie pomogły w załatwianiu licznych spraw, a chciałabym również dodać, że w tym trudnym czasie przecież nie zaprzestaliśmy ani współpracy z firmami, ani z naszymi kolegami z ośrodków pomocy społecznej, ani z ZUS-em. Osoby bezrobotne chcą bardzo wiele zaświadczeń i wszystkich pozostałych rzeczy, które wiążą się z ich statusem. Także realizujemy nie tylko tarcze, ale realizujemy nasze zwykłe zadania, których wcale nie jest mniej. Tak samo rejestrujemy osoby. Także serdecznie proszę o cierpliwość. Myślę, że to jest dobra baza do tego, żeby spokojnie, skutecznie załatwić swoją sprawę w dobrej atmosferze, a moi pracownicy są bardzo do tego przygotowani, żeby właśnie wszystkim każdego wesprzeć, wszystkim pomóc i firmom, i osobom bezrobotnym. Tarcza 4.0, której się spodziewamy lada dzień, nakłada dodatkowe zadania na Powiatowy Urząd Pracy. Także będziemy mieli jeszcze więcej zadań związanych z tarczą, ale niewątpliwie jest to niezwykle ważne, ponieważ takie ogromne pieniądze po prostu będą służyły naszemu powiatowi, wesprą pracodawców naszego powiatu, firmy. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby te firmy, które nie skorzystały z tarczy, zainteresowały się tym, skontaktowały się z Powiatowym Urzędem Pracy. Naprawdę warto skorzystać w tym trudnym czasie ze wszelkich form pomocy, nie tylko finansowej, nawet informacyjnej. Serdecznie zapraszam. Nie wszystko w urzędzie kręci się jednak wokół tarczy. W tym roku otrzymaliśmy 8 milionów 300 tysięcy na nasze podstawowe instrumenty i usługi rynku pracy.
Prawie całą kwotę już wydatkowaliśmy na dotacje, niemal powstanie 100 nowych firm w najbliższym czasie, szkolenia, staże, bony, prace interwencyjne, naprawdę bardzo, bardzo dużo pomocy dla osób bezrobotnych i firm z naszego powiatu w takim standardzie tego, co na nas nakłada ustawa o promocji zatrudnienia. W tej chwili, chcąc zabezpieczyć, jeszcze dodatkowo wystąpiliśmy o środki z rezerwy, także czekamy na kolejne pieniądze właśnie na dosprzętowienia i dotacje, tak żeby żadna osoba bezrobotna, która chce skorzystać z naszego dofinansowania, i żadna firma nie pozostała bez takiej pomocy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.